o własnym stałym posiadaniu. Okres niepodległości, niepodległości państwa i wolności obywateli trwał niestety bardzo krótko. W 1926 roku doszło do bardzo krwawego zamachu, który kosztował życie około 400 obywateli, a ponad 800 zostało rannych. Suwerenności nie straciliśmy. W wyniku wojny domowej nie wkroczyły obce mocarstwa, ale obywatele stracili wolność. Od tej pory nie było tak jak przedtem i nie było tak jak powinno. Opozycja parlamentarna, pozamach parlamentarny, była prześladowana. Były tylko bójstwa i jawnobójstwa, ale Polacy to wszystko wytrzymali. Nie tylko wytrzymali, ale pokolenie Polski niepodległej, tych, którzy byli wychowani w wolnej Polsce, ci, którzy uważali, że ponad podziałami, czy klasowymi, czy politycznymi, jest jeszcze coś ważniejszego, czyli niepodległość ojczyzny, zdali egzamin. Pokolenie Polski niepodległe. Natomiast bardzo haniebnym faktem była rzecz, że 1 września 1939 roku, gdy przedstawiciele opozycji parlamentarnej zgłosili się do ówczesnych władz sanacyjnych, do pułkownika Zygmunta Wendy, szefa obozu Zjednoczenia Narodowego, żeby stworzyć rząd wspólny w takiej dramatycznej sytuacji, rząd obrony narodowej, usłyszeli coś, co bardzo boli. On im odpowiedział: my nie potrzebujemy żadnych pośredników. My rozpoczęliśmy walkę i nie mamy zamiaru z nikim dzielić się zwycięstwem. Wojsko, administracja, obywatele zostali na polu walki. Jego w połowie września już nie było. Po prostu uciekł. Następny okres, lata 1939-1945, to jest czas, kiedy nie mamy ani wolności, ani niepodległości. Straszna okupacja, z jednej strony sowiecka, socjalizm bolszewicki, a z drugiej strony niemiecka, socjalizm nazistowski. I gdy w 1945 roku Europa się rozbudowywała, powstawała z kolan, stawała się wolna, państwa były niepodległe, nam to nie było dane. Zabrano nam to, nie oddano nam tego, co należało się przede wszystkim właśnie nam. Ten marsz niepodległości, te setki tysięcy ludzi, którzy idą tu dobrowolnie, nie spędzeni na 1 maja, na żadne żądania partyjne czy rządowe, świadczą o tym, że i niepodległość, i wolność są to rzeczy, które chcemy utrwalić, chcemy zachować i nie pozwolimy sobie tego oddać. Marsz Niepodległości miał być zamknięty. Miało go nie być pod dwoma zarzutami. Po pierwsze, że jesteśmy faszystami. W Polsce był faszyzm czerwony i czerwoni faszyści zostawili swoich potomków, zarówno rodziny, jak i spadkowierców ideowych. Tak jak w 1918 roku na ulicach Warszawy i innych miast oni krzyczeli: precz z krzyżem, precz z białą gęsią. Dzisiaj robią dokładnie to samo. Jak to jest możliwe, że oni są bezkarni, a kolejne marsze niepodległości do 2014 roku były rozpędzane, szykanowane, uczestnicy byli bici, strzelano do nas, gazowano i właśnie wyzywano nas od faszystów. A druga rzecz, że marsz powoduje niebezpieczeństwo dla mieszkańców Warszawy. W latach 2015, 2016, 2017, gdy nie było ingerencji żadnych władz, gdy marsz szedł spokojnie, nie złamano nawet jednej gałązki, nic nikomu się nie stało. To nie my byliśmy zagrożeni. To ówczesna władza była zagrożeniem dla nas, dla obywateli, którzy mieli prawo i demonstrować, gromadzić się i pokazywać, kim i skąd jesteśmy. Trwało krwawe powstanie antykomunistyczne, gdy żołnierze wyklęci przeciwstawiali się wschodniemu totalitaryzmowi.
gdy walczyli z rodziną komuną, z obcą agenturą, która przypisywała sobie polskie cechy. Mundury, quasi orzełki, mówili po polsku, ale byli zdrajcami. Kapitan Jerzy Pilaciński, pseudonim Lew, szef sztabu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pisał w odezwie do żołnierzy. Obraz Polski obecnej to niewola w masce wolności. Nasze zadanie to zupełne zniszczenie wpływów obcych w narodzie, to sprzeciw służeniu obcym interesom. Nie chcemy być narzędziem obcych polityk kosztem naszej krwi. To jest przesłanie dla nas. Oni nie chcieli, my nie chcemy i nasi następcy, nasi potomkowie też nie będą chcieli. Mamy prawo do pełnej wolności, nie chcemy mieć suwerenów zewnętrznych, którzy nam dyktują prawa, którzy mówią, które ustawy mogą przejść, a których oni wcielić nie pozwolą. I mamy prawo do wolności. Obywatel Polski musi być wolnym człowiekiem. Ma prawo do demonstracji, ma prawo do życia w normalnym kraju, czyli w swoim kraju, gdzie polska flaga, polski sztandar nie będzie miał miana faszystowskiego, gdzie organy władzy nie będą szykanowały obywateli, które będą chciały nam to uniemożliwiać. Jeśli jest nas coraz więcej, to jesteśmy jak kula śniegowa. Tylko nie możemy do tego dopuścić, żeby ona się rozpuściła. Musi być coraz większa. Jeśli nasi poprzednicy walczyli o naszą niepodległość, raz im się tak udawało, raz nie, to dzisiaj możemy powiedzieć: chwała naszym bohaterom, obrońcom naszej wolności, naszej niepodległości. Nie możemy ich zawieść.